Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie i witam przede wszystkim Panią poseł Joannę Borowiak. Dzień dobry, witam Pana i witam Państwa. Ostatnim razem spotkaliśmy się w tym gorącym okresie przedwyborczym, natomiast no w tej Dokładnie. chwili już jako poseł występuje Pani tutaj u nas w studiu, ale okres jest cały czas gorący, tak? No rozmawialiśmy tutaj za kuluarami, że tak powiem, na temat tej nowej rzeczywistości, w jakiej Pani się znalazła, bo jednak to jest olbrzymia zmiana, tak? Do tej pory Rada Miasta we Włocławku plus działalność społeczna i zawodowa we Włocławku w naszym mieście, no a teraz przyszło jechać do Warszawy. Dokładnie, zmiana ogromna w moim życiu. Do tej pory, tak jak Pan powiedział, 9 lat działalności w Radzie Miasta Włocławka na rzecz miasta, ale aż tak wiele się nie zmieniło, bo teraz również we Włocławku, w biurze poselskim przy Placu Wolności 1, do Warszawy jeżdżę faktycznie. Sporo czasu pochłania mi też przygotowanie się do kolejnych posiedzeń Sejmu, czytanie projektów ustaw i uchwał sejmowych, ale przede wszystkim we Włocławku i chciałabym, aby tak pozostało. No tak, praca posła to nie tylko zasiadanie i decydowanie w ławie poselskiej, ale również praca w komisjach. Może Tak. troszeczkę o tym, gdzie pani odnalazła się w tych komisjach? Tak, złożyłam swój akces, chęć przystąpienia, chęć udziału w pracach do kilku komisji, bo wszyscy nowo wybrani parlamentarzyści zostali o to poproszeni. Cieszę się bardzo, że udało mi się zasiąść w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. To jest pierwsza komisja, jakby mój pierwszy wybór, co nie powinno nikogo dziwić, prawda? Bo jest to moja domena zawodowa. 26 lat pracy mam za sobą, czynnej jako nauczyciel, nauczyciel akademicki, osoba pracująca na wszystkich etapach kształcenia. Więc tutaj myślę, że moje doświadczenie będzie wykorzystane w pełni. Kolejna komisja, w której zasiadam, to jest komisja mała, bo ta Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży jest komisją dużą, liczącą kilkudziesięciu parlamentarzystów. Kolejna komisja to jest komisja mała, 17-osobowa, komisja do spraw polityki senioralnej. To również komisja jednego z moich wyborów. Jest to no, młoda komisja, nowa, która powstała w poprzedniej kadencji Sejmu. I stanowi ona odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie bardzo wysokiego procentu społeczeństwa polskiego. Wiele działań adresowanych jest w naszym kraju do młodzieży, na rzecz rozwoju młodzieży, ale musimy także myśleć o seniorach. O seniorach, którzy stanowią tak naprawdę fundament naszego społeczeństwa. Są to osoby, które są doświadczone, powinniśmy czerpać z ich wiedzy, doświadczenia, ale również im służyć i stwarzać właściwe prawo, takie, które będzie sprzyjało coraz lepszemu funkcjonowaniu tej grupy społecznej w naszym kraju. Tak jest. No, jak w ogóle, no, muszę zadać to pytanie, jak pani odczuwa, co panią zaskoczyło? Może po pierwszych wizytach w Sejmie, po pierwszych wizytach w Warszawie, no, jak pani to odebrała? Bo jednak no, dość duża zmiana. Do tej pory myślę, że wszyscy obserwowaliśmy, co tam się dzieje w telewizjach ogólnopolskich, a w tej chwili ma pani okazję widzieć to od środka, tak? Siadać koło osób, Naturalnie. które znamy chociażby z telewizji, tak? No tak, powiem w ten sposób. Takiego dużego zaskoczenia nie było, właśnie z tego względu, że śledziłam pracę parlamentu, obserwowałam posiedzenia, więc także z mediów mogliśmy się wszyscy dowiadywać, tak jak pan powiedział ładnie, co tam się dzieje. Rzeczywiście może taka nadaktywność niektórych parlamentarzystów, zwłaszcza myślę tutaj o parlamentarzystach opozycji. Ja akurat jestem w takiej sytuacji, że moje miejsce w ławie poselskiej jest miejscem zaraz na pograniczu z posłami opozycji, więc w sposób bezpośredni również mogę obserwować ich zachowanie, wykrzykiwania. Powiem, że mnie się to nie podoba, z którejkolwiek strony by to nie płynęło, uważam to za niewłaściwe. Chociaż wieloletni, wielokadencyjni, wytrawni parlamentarzyści uznają takie zachowania za przejaw właśnie demokracji, wolności, również słowa w Sejmie. No ja trochę na to patrzę inaczej, uważam, że jesteśmy wybrani do tego, aby no, w sposób godny sprawować swoje mandaty. No, ja akurat w ten sposób się nie zachowuję i nie zamierzam. No, może to było dla mnie zaskoczeniem. Natomiast sam tryb pracy Sejmu zaskakujący dla mnie nie był. Chociażby ten tryb pracy późnowieczorny czy nocny. Z tego względu, że wiem, że nawet komisje potrafiły odbywać się w Sejmie o drugiej, trzeciej. Wiem, że Senat też tak pracuje. Nie jest to dla mnie zaskoczeniem. Przede wszystkim dlatego, że pojmuję to jako służbę.
Ja tam jadę do pracy, także te przerwy absolutnie w niczym mi nie przeszkadzają. Wiem, że one są potrzebne. Ja również je aktywnie wykorzystuję właśnie na czytanie różnych projektów, na przygotowywanie się, na poszerzanie swojej wiedzy. Do tej pory jakby pracowała Pani tutaj głównie we Wrocławku, natomiast no w tej chwili, patrząc chociażby na pracę innych parlamentarzystów, można się domyślać, że cały czas w rozjazdach, tak? Tak, dokładnie tak ta praca wygląda. Prawo i Sprawiedliwość sprawuje władzę w Polsce w tej chwili niepodzielnie. Pracujemy szybko, sprawnie, dlatego też i spotykamy się bardzo często. W tej chwili, w tym takim gorącym okresie, są to spotkania cotygodniowe. Dlatego też no, jestem w Warszawie środa, czwartek, piątek, wtorek, środa, czwartek, co tydzień przez 3 dni, czasem 4. No jest to faktycznie, to jest to coś nowe dla mnie, tak? Ja tak do tej pory nie pracowałam. Sama byłam ciekawa, jak ja sama na to zareaguję, ale powiem, że dość szybko się wdrożyłam do tego typu pracy. Sprawy bieżące, które są, staram się rozwiązywać, załatwiać w te dni, w które jestem, czyli poniedziałki, piątki na razie. Wiem, że ten tryb taki bardzo zintensyfikowany za jakiś moment ulegnie wyciszeniu. Powiedziano nam, że do świąt Bożego Narodzenia albo nawet i do Nowego Roku ta praca będzie tak właśnie intensywna, ale nawet gdyby to miało trwać dłużej, to naprawdę w niczym to mi nie będzie przeszkadzało. Przyzwyczaiłam się już. Tak jest. No, jeżeli chodzi o pracę w Sejmie i o tej dużej polityce, wiadomo, decydujemy tam o sprawach ważnych dla całego kraju, natomiast... Tak. No, ale także i dla regionu. Tak, właśnie do tego zmierzam, bo jednak no, olbrzymie zobowiązanie wobec wyborców chociażby, tak? Wobec osób, które głosowały na Panią, tak. Nawet wobec osób, które nie głosowały na Panią. Tak? Ale w czym jest rzecz? No, między innymi w poniedziałek odbyła się sesja Rady Miasta Wrocławek, na której przyjęto stanowisko w sprawie dyspozytorni pogotowia, aby jednak we Wrocławku powstało. Tak. Zabrała między innymi tam Pani głos. No właśnie, jak tutaj rola posła ma się w odniesieniu do tych spraw takich lokalnych? Na ile jest to tylko rozmowa, pomysły czy chęć zaistnienia, a na ile jest to element, który pozwoli naprawdę coś zmienić? Powiem tak, to nie może być tylko rozmowa i chęć zaistnienia. Ja tego tak nie pojmuję. 3 tygodnie temu, jak Państwo zapewne wiecie, zorganizowałam briefing przed właśnie szpitalem wojewódzkim we Wrocławku, podnosząc kwestię między innymi planów likwidacji dyspozytorni karetek pogotowia. I w ślad za tym briefingiem chciałam przekazać społeczeństwu Włocławka i okolic, myślę o tych wszystkich miejscowościach, które jak gdyby podlegają pod działalność naszego szpitala i do których karetki z włocławskiego szpitala są wysyłane z pierwszą pomocą. Chciałam przekazać, że jest to dla mnie temat ważny i zamierzam się nim zająć i zajęłam się. Tego samego dnia jeszcze uczestniczyłam w Radzie Społecznej Szpitala właśnie po to, by tam zapytać członków Rady, jak ta sytuacja wyglądała, dlaczego nikt wcześniej o tym nie mówił, dlaczego nie napływały do nas wcześniej informacje, bo nie napływały, dotyczące właśnie planów likwidacji naszej dyspozytorni. Później udało mi się pozyskać bardzo wielu bardzo ważnych sojuszników w osobach przewodniczącego Rady Miasta Włocławka, prezydenta Włocławka, starosty powiatu włocławskiego, radnych sejmiku kujawsko-pomorskiego. Później również burmistrzów, wójtów miejscowości przyległych do Włocławka, miejscowości z terenu byłego województwa włocławskiego. Stąd właśnie to moje wczorajsze wystąpienie, ponieważ wczoraj z inicjatywy radnych Prawa i Sprawiedliwości poddano pod głosowanie stanowisko Rady Miasta na temat odwrócenia biegu wydarzeń i pozostawienia w naszym województwie, w województwie kujawsko-pomorskim, trzeciej dyspozytorni karetek pogotowia właśnie w naszym mieście. Stąd właśnie mój głos. W tej sprawie również w ubiegłym tygodniu rozmawiałam z nowo wybranym, nowo powołanym ministrem zdrowia, panem Konstantym Radziwiłłem, w sprawie ogólnie problemu centrów powiadamiania ratunkowego, ale również w sprawie Włocławka. I mam taką odpowiedź, że minister doskonale zna problem ogólnie funkcjonujący w kraju decyzji poprzednika dotyczącej właśnie takiego powołania centrów i likwidacji poszczególnych dyspozytorni, co w ogóle w kraju odbierane jest bardzo negatywnie, bo chociażby przedstawiciele powiatów twierdzą, że jest to fatalny błąd, to jest cytat,
fatalny błąd, który zrujnował budowany przez lata, a dobrze funkcjonujący system współpracy pomiędzy służbami ratunkowymi. Stąd też no, jest to przykład akurat tego działania, że nie jest to działanie tylko nakierowane czy obliczone na chęć zaistnienia, a właśnie na rozwiązanie problemu. Minister przekazał mi nazwisko swojego zastępcy, z którym mam na ten temat rozmawiać i to zrobię. Przygotowałam również swoje wystąpienie, jeśli nie uda mi się zadać pytania podczas posiedzenia Sejmu, bo z tym bywa różnie, to również wykorzystam to jako interpelację, ale tak czy inaczej prowadzę rozmowy także z przedstawicielami województwa, z parlamentarzystami z naszego województwa, nie tylko z Prawa i Sprawiedliwości, bo tak jak powiedziałam, zamierzam łączyć, a nie dzielić. Już wczoraj również parlamentarzysta Platformy Obywatelskiej powiedział, że w tej sprawie będzie działał, pomimo że jest z Torunia. Przy okazji powiem może jeszcze o jednej rzeczy, która mnie szalenie zbulwersowała, mianowicie o postawie pana marszałka województwa w tym wszystkim. Otóż wczoraj otrzymaliśmy odpowiedź pani wojewody, która wskazała, że to nieprawda, że nie czyniła konsultacji w tym zakresie, a była do tego zobowiązana, aby takie konsultacje przed podjęciem decyzji o ilości dyspozytorni w naszym województwie konsultować się właśnie ze społeczeństwem. Otóż nie konsultowała się ze szpitalem wojewódzkim we Włocławku, nie konsultowała się z Radą Społeczną Szpitala, z Radą Miasta, z prezydentem, z burmistrzami. Natomiast tak odpisała, że konsultowała się z marszałkiem województwa. I proszę sobie wyobrazić, że po tych konsultacjach właśnie z marszałkiem zadecydowano o dwóch dyspozytorniach, bo miała być tylko jedna w Bydgoszczy. A po konsultacjach powstaną dwie w Bydgoszczy i w Toruniu. To ja mam pytanie. Pan marszałek województwa przez 3 tygodnie, ja nie doczekałam się odpowiedzi na moją prośbę o spotkanie, nie wyznaczył mi tego terminu. I pan marszałek województwa, mam pytanie, kogo reprezentuje? Ubolewam nad tym, że to pytanie stawiam za państwa pośrednictwem, ale nie mogę go postawić osobiście, ponieważ czekam 3 tygodnie na wyznaczenie terminu spotkania. Jeśli pan marszałek ma reprezentować tylko Toruń, no to ja pytam, gdzie jest w takim razie troska o zrównoważony rozwój całego województwa? Tak jest. No miejmy nadzieję, że kwestia dyspozytorni, utworzenia dyspozytorni czy utrzymania we Włocławku będzie pozytywnie dla nas załatwiona. Ja w to silnie wierzę. Działam naprawdę, jak pan nawet widzi, tak? To jest dla mnie temat także szalenie, temat, z którym jestem też emocjonalnie związana. No ja sobie nie wyobrażam. Dla mnie to jest kolejny krok ku degradacji i Włocławka, i byłego województwa włocławskiego. A już otrzymywałam informacje od ratowników medycznych właśnie z naszego rejonu działania, jeśli tak można powiedzieć, o sytuacjach błędnego zadysponowania służbami ratowniczymi płynącymi z Bydgoszczy. Otóż proszę sobie wyobrazić, że przyszła taka informacja, że w Czerniewicach na ulicy leży człowiek, potrzebuje pilnie pomocy. Wysłano naszą karetkę do Czerniewic. Tam panowie szukali, jeździli. Okazało się, że no niestety chodziło o Czerniewice pod Toruniem. No tak. Ja nie wiem, czy ten człowiek żyje, czy udzielono mu pomocy na czas, ale wiemy doskonale, znamy sytuacje tragiczne w skutkach, właśnie związane z nieznajomością topografii i z błędnym powiadomieniem niewłaściwych służb i dopiero wtedy w pewnych województwach powoływano kolejne dyspozytornie. A przykład niestety sztandarowy, tragedii, dokładnie, tak? Więc pytanie, czy mamy na to czekać? Absolutnie nie. A moim przykładem sztandarowym, którym ja się posługuję, to jest przykład Wielkopolski, gdzie jest 5 dyspozytorni, a przecież założenia ministerialne były takie, aby była jedna. I jeszcze jedno, w ustawowym zapisie dyspozytornia ma działać na liczbę 200 tysięcy mieszkańców, a sprawdziłam to. Obszar Włocławka i terenów przyległych to jest ponad 200 tysięcy mieszkańców, a zatem z punktu widzenia prawnego taka możliwość istnieje. Tak jest. No, liczymy oczywiście na pomoc pani poseł, liczymy na pomoc wszystkich parlamentarzystów, wszystkich osób, które tak naprawdę mogą mieć wpływ na to. Jeszcze odnośnie spraw technicznych na zakończenie. Biuro, tak jak pani poseł wspomniała, mieści się przy Placu Wolności. Tak, tak. Jeden, lokal numer 1. Tak jest. Jak się domyślam, biuro będzie dostępne również dla mieszkańców. Ewentualnie jakie plany związane z biurem, czy godziny otwarcia, czy biuro dostępne dodatkowe... jest dla mieszkańców w godzinach od 8 do 15. Zapraszamy serdecznie. Czekam na mieszkańców. Tak jest. Dziękuję pani oczywiście za spotkanie. Dziękujemy państwu.